Co się niosła? A kto ją odczepi? Nie wiem. Co za smacznego. O, jak ładnie ją zacięłaś. Wypuścimy ją? Nie. No tak, bo mała jest. No. Proszę. Tyle starań na ty. Tyle starań. Po co ci taka mała? Zobacz, jaka ładna. Wypuścimy ją, jeszcze sobie urośnie, nie? Dobra. Ale. Ja mówię, co ty idziesz? Już ci się chyba znudziło wędkowanie. A ty co tam? Ryba. 9 godzina. Ojca wyciągłaś. Na ryby? Tak. Przynajmniej masz rybę. Przynajmniej mam rybę. I co, mam sobie ją zjeść? Nie, fu, to tak. Może, co, może ją od strony głowy zjem, patrz. Nie, nie tak. Nie? No to już mi na większą złapać. Co? No już, chodź, wypuścimy ją. Ja mówię, założę kamerę, zobaczę, jak tam coś idzie wędkowanie. A ona mi tu rybę złapała, no. Większą proszę. Ale to jest dla dziadka będzie. Dla dziadka? Tak, dla to mu pokażesz film. Powiedz, dziadek wypuściłam, bo to jeszcze mała rybka była. Masz do ręki, proszę. Nie bój się, daj, trzymam ci. Tylko jak się ruszy, to ją nie upuść. I nie rzucaj jej, tak niż się trochę do wody. No. Patrz, widzisz? Ciach, zaraz się popłynie. Na razie jest, widzę, w szoku. Pan nawet nie ucieka, nie? Patrz, zaraz ją weźmiemy, pogonimy. Nie, jest trochę w szoku. A popłynie. W każdym razie trochę ją na pewno buzia boli. No dobra, proszę bardzo. Jak tyś tą rybę piękną złapała? Nie wiem. Ja też nie wiem. Chciałam sprawdzić, patrzę się, czuję coś. Szybko. Robię zacięcie, szybko zaczyna trochę ten. No to pokaż, jak ty tą rybę złapałaś. Nie. Dawaj następną. Proszę się. Poczekaj. Bo tu masz, patrz. Ołów. Kulka musi wystawać. O, tutaj, teraz możesz. Czekaj, odsuwam się. No, cóż za rzut. Wiesz, że w krzakach tych jest dużo ryb? No pewnie. Dużych. Dużych? No. O. Wiesz, jak usłyszałam wczoraj dużą i widziałam? Naprawdę? No. Jest taka. No, to też aż nie aż taka duża. Ale można by było zjeść zawsze. Głodna jesteś? Co? Głodna jesteś? Nie. Rybę byś zjadła? Ja ryb nie jadam, jedynie makrele. Maklere? Makrele? Pędzone? No, a to ty nie jadłaś nigdy takiej dobrej ryby chyba. A nasza rybka popłynęła już? Już jej nie ma. I co my tu mamy? Będzie coś? Jakiś rekin? Wieloryb? Wątpię. Płotka? Nie ma. Mała płotka? Nie. Mniejsza płotka? Nie. Póki co to żadna ryba nie będzie. Póki co, wiesz, do ryb to trzeba mieć cierpliwość, tak jak ci mówiłem. Przede wszystkim trzeba im dużo jedzenia dać. O, zobacz, jak łabędź sobie pływa na wietrze. Kurczę, są fajne podmuchy wiatru. Zaraz chyba żagle rozwinę. No dobra, chyba kończę. No to daj im jeszcze szansę. Co to z taką jedną? To się nie najemy. A co, ty i tak już nie chcesz? Już po śniadaniu. Wiem, gdzie mogę złapać jakąś rybę. Idę w inne miejsce, ale spokojnie wiem jakie. Odsunąć się. Już się odsuwam. Idziemy troszeczkę dalej. Gdzie? Tutaj? To jakieś maluszki możesz złapać. Tutaj. Tu są ryby też. Nie? Ale tu masz za duży grunt, Zosia, na te ryby. Kiedyś łowiłam tutaj. No ja wiem. No rzuć im, no.
już tak bardzo chcesz. O, tu są do... ławice. Sławik nie będzie stał na tym gruncie, widzisz? Czemu? Patrz, patrz. Pod gębę je możesz podłożyć normalnie. Chyba mi coś nie. Może tu sypnę. No dobra, tak na tym nie polega wędkowanie. Ale żeby cokolwiek złapać, tak? Że złapałaś już jedną porządną rybę. No co będziesz takie małe łapać? O, masz ją. No wiesz co? No ojoj. Druga ryba. Może wystarczy, co? A to sama ją odchacz, żebyś się oduczyła. Zobacz, bierzesz sobie, patrz. Weź ją w rękę, oła. Tak bierzesz za żyłkę najpierw. Drugą rękę. Nie bój się, złap ją mocno. Całą rękę ją złap. Nie w palce, bo ci się wyślizgnie. Tak ją złap. Jeszcze ją w ręce bardziej złap. O tak. I teraz złap za haczyk. Nie. Zosia, weź haczyk teraz. I musisz go wyciągnąć delikatnie, żeby jej krzywdy nie zrobić. Tak poruszaj nim, żeby jej nie ciągnąć za mocno. Widzisz? Haczyk ma taki zadzior. Dobrze. I teraz ją ładnie wypuszczasz. Widzisz? Tylko i ręce umyjesz, bo ona taki śluz wydziela, nie? Bardzo. I ręce opukaj od razu. No i dziękuję. Jest druga ryba na Mazurach, tak? Kończymy? Nie. Nie? Może byś coś na obiad złapała. Co? Może byś coś na obiad złapała. Próbuję, wiesz? No i co teraz? Z wędką to trzeba ostrożnie, zobacz. O, proszę. Jest twoja. No i dobra, zaczynamy naszą podróż przez Mazury. W tym momencie jesteśmy ogólnie pierwszy raz, coś takiego. Jesteśmy nad jeziorem Jagodnym, czyli ogólnie zaraz jezioro Śniardwy, jezioro Niegocin, jezioro Jagodne. Tutaj w tym miejscu, w miejscowości między Prażmowem a Kozinem, czyli tutaj dokładnie. O dobra, Basia coś chce. W tym momencie... Tak? Nagrywam! Nagrywam sobie! Coś ci pomóc? Dobra. Psa, Zosię, wszystkich. Daj rękę. Następnym razem jak będziemy płynąć, będziemy lepiej nam szło, to weźmiemy wtedy dzieciaki, a tak to normalnie się boimy. Psa weź tam wrzuć, żeby mnie nie rysowała. Ty już się od razu porysuje. Słuchaj, a ty gdzie się udajesz? Ja? No. Musisz odsumować i odepchać łódź, nie? Zaraz sobie, to weźmiesz. Słuchaj, i teraz tak, plan jest taki, odepniesz mi, zanim odepniesz tu, to odepniesz ty, odepniesz mi tył, ja na stecznym wyjadę, a ty weźmiesz trzy, co? Gdzie ty masz tył przywiązany? Kochanie, co powiedziałem? Słuchaj mnie, odepchniesz mi rufę od mola, tam będziesz miała, popuścisz trochę, wskoczysz sobie i zabierzesz cumy. No ja ci powiem ewentualnie, w którym miejscu. I nie mówię, że jak krzyczę, tylko ja po prostu nie słyszę, bo mi silnik hałasuje. Co mama tam przyniosła?
Odepchnąć już możesz. Uwaga. Tylko tak, żebyś weszła, nie? Jeszcze odepchnij i wskocz. Ej, bo bosak wam wpadnie. Uwaga. Zosia, trzymaj go. O, no odepchaj i skacz. No i jesteśmy. Bardzo dobrze. Tak naprawdę pierwszy raz w życiu to robimy. Dopiero w tym roku myślimy o jakichś patentach. To jest łódka, na którą nie trzeba mieć uprawnień. Małe przeszkolenie, trochę wyobraźni i miejmy nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Najgorsze są oczywiście przepłynięcia przez kanały. Ale już też mamy za sobą jeden kanał. Tak, już nagrywam. Siema! Siema, patrz Zosia, tylko jej kamerę pokaż. I co, cała naprzód? Kluczyki od przyczepy masz? Mam. No, pierwsze cumowanie nam całkiem dobrze poszło. To co, teraz kawusia? Tylko tak, Zosia. Tu mamy 5,6 metra głębokości. Zosia. Chcesz przejąć stery? Pewnie, to przejmuj stery. Patrz mi na głębokość, jak się zniży powyżej 2 metrów. Nie czekaj, ja daj mi, ja już. Bo tu mamy wyspy, pamiętam. Jedną tam i tam drugą. Takie wypłycenia, wiesz? Żebyśmy nie wpłynęli na mieliznę. Aha, jedzenie się zaczyna. Nie, ciuma. Dobra, już zaraz ubieram. Wypłyniemy na szerokie wody. Co, można w dwie osoby sobie z problemem poradzić, nie? Nie wchodzić tu. Dobrze, nie wchodzimy tu. Co, opłyniemy sobie tutaj przez Prażmowo, Szymonkę i wracamy później tam na Giżycko, nie? Nie pchamy się tam na te, na Mikołajki. Zresztą tam będzie tłok. A tu na tej aplikacji nie my mamy zaznaczone takie niebezpieczne miejsca, ale też tak nie do końca. Trzeba cały czas echosondę obserwować. A zobacz, na przykład tutaj gdzieś pamiętam, że było bardzo, zobacz, tu gdzieś taka wysepka była i łatwo to wypatrzeć, bo trzciny po prostu wystają gdzieś z ponad wody. Żeby się, wiesz, nie wrypać. Widzisz gdzieś takie miejsce, czy nie? Gdzieś jesteśmy blisko. Dobra, zobacz, pana wędkarza ominiemy. Czekaj, może z tamtej strony wyspy, czy wolisz tu koło Prażmowa przepłynąć? Chyba tutaj, nie? Muszę koszulkę założyć. Słyszysz, co mówiłem? Tu będziemy mieć koniec i tam już się zaczyna ten kanał, więc sobie zawracamy i lecimy w stronę Giżycka, nie? Co, Florka, jak się podoba? To nie 5 metrów od brzegu, 7 metrów głębokości. W tej chwili jesteśmy na jeziorze Jagodnym. No i robimy zawrotkę, bo po prostu musielibyśmy w tej chwili
jeden kanał po drugim przepływać przez malutkie jeziora. Chciałbym wziąć mapę, bo nawet nie za bardzo wiem, jak się nazywają. Zawracamy sobie na końcu jeziora Jagodnego. Jesteśmy w tym miejscu. Prawą stroną jeziora przepływamy sobie, żeby zobaczyć, jak wygląda, że tak powiem, jak wyglądają szlak polskich jezior mazurskich od strony wody, bo zawsze mieliśmy okazję zwiedzać go tylko od strony lądów. Więc teraz postanowiliśmy przepłynąć. Wiadomo, że i tak w jeden dzień nie jesteśmy w stanie, płynąc z prędkością tam 12-13 km na godzinę, i tak nie jesteśmy w stanie nawet połowy przepłynąć, ale te najważniejsze miejsca dla nas przynajmniej jak najbardziej. Co, tutaj Szymonkę już widać, nie? Zosia, podałabyś mi tamtą mapę tutaj? To ja bym sobie widział mniej więcej, bo ja tu nie mam, jak się tutaj nazywa, które jeziorko, a na mapie będę miał troszeczkę dokładniej. Siedź, siedź, pies. Flora, ty stary wilku morski. No dobra, ten młody wilku morski. Co, podasz mi tą mapkę? Musiałem się wyczytać. To mi się podoba, że tutaj nie trzeba mieć zapiętych pasów. O, dziękuję ci bardzo. No możesz. Nie, czekaj, 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 bo do góry nogami trzymamy. Chyba nie na tej stronie. Tu, ta, Szymonka. Masz. No ty, masz rację. Kozin, czekaj. No ty dobrze mówisz. Kozin, coś tam, Szymonka. I tak dalej. Nawet się nie wiedziało. Ale myśmy popłynęli w tą stronę. Czyli Zatoka Szymonecka. Jesteś, Zosia, weź, mamy telefon. Jesteśmy w Zatoce Szymoneckiej. No i tu już musielibyśmy płynąć kanałem, dosyć długim kanałem, do jeziora Szymon. Myślę, że w tym roku sobie odpuścimy, raczej popłyniemy sobie w stronę jeziora Niegocin. Wiadomo, największe jezioro Śniardwy, ale tam się słabo po nim pływa, bo jest po prostu to najpłytsze jezioro w Polsce. Trzeba bardzo uważać, lepiej było znać to jezioro. My no nie jesteśmy w ogóle doświadczeni, jeżeli chodzi o pływanie. Więc nawet na jezioro Śniardwy się nie pchamy. Myślę, że popłyniemy sobie z powrotem przez jezioro Śniardwy, przez jezioro Boczne i wpłyniemy sobie do jeziora Niegocin. Tutaj przepływaliśmy dzisiaj przez kanał Kula. To było dla mnie, że tak powiem, takie pierwsze wyzwanie, bo dość wąski kanał, ale też bardzo krótki, więc bez problemu przepłynęliśmy sobie ten kanał. Zaczynaliśmy tutaj w Rydzewie, tutaj wypożyczaliśmy łódź. I jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, na wysokości miejscowości Szymonka. Dopłyniemy sobie tutaj ten kanał w koło, znaczy tą zatokę szymonecką. Zobaczymy, może jeszcze płyniemy do Zatoki Górka, które będzie znajdowało się w tamtym miejscu. Jeszcze mamy takie małe jezioro Jędzelek, ale na tą chwilę nie widzę tam potrzeby wpływania. Miejmy nadzieję, że mamy jeszcze przed sobą całe życie, żeby zwiedzić te Mazury. Nie, Florka? Nie? Jak odpoczywasz? Przyjemnie, nie? O, co to, Zosia, się... Aha, krem.
tatuaż smaruje. Zośka to Zośka. Ja wczoraj jak byłem w sklepie w Szymonce autem, to sobie zajechałem drogą tam do końca, chciałem zobaczyć co tam jest. Ale tam kończy się Szymonka i są tylko dwie polne drogi. Ciężko powiedzieć, już samochodem nie chciałem nawet tam wjeżdżać. Wiem, 16 metrów, czyli tutaj też całkiem fajnie. Ale zatrzymamy się później na jakiejś górce na rybach, nie? Żeby sobie zarzucić kotwicę i... No tak z pół godzinki, może złapiemy jakiegoś kurczę okonka. W tej chwili widzę, że na Echosondzie to ogólnie słabo z tymi rybkami, ale przepływaliśmy już takie pod takimi, nad takimi dużymi ławicami. Co? Porobiłam parę zdjęć takiego strażnika. No to fajnie. A to mamie wysyłasz, tak? Ja widzę, że Zosi się bardzo podoba takie leniwe spędzanie czasu. Co ona to słyszy wszystko? No bardzo dobrze. Dlatego ci mówiłam, że siebie. To jak ja się tu nagrywam sobie, to też słychać co mówię, czy nie? Cały czas. A no to dobrze. Cały czas słychać. Będziemy mieć później fajny filmik. Pol, patrz. Antilla 33. No jak czarter, możemy sobie coś takiego wynająć. Wyczarterować. Nie no, Zosi to najlepiej przy stoliku widzę tam. Beczki? No, nie. Może oni na beczkach pływają? Tak, ale nie. Beczki. No powiem ci, że jeszcze czegoś takiego to nie widziałem. Nie, dobra, pływający namiot. Leni wody. No kurde. To jest pływający pomost chyba. Piękna sprawa. Rybka bardzo. Super! Ale oni mają kierownicę czy coś? No pewnie! Gdzie? Nie wiem, gdzieś tam mają! Jeszcze szybciej płyną od nas! Świetna sprawa! Mają taki silniczek mały. Mały silnik i pierurę. Lub te beczki. To jest taki ala katamaran coś zrobione, na wzór katamaranu. Dobra, bo ciasno się robi znowu. Bądź podejrzane to jest. Co? Ja bym się bał w nocy, że z tego namiotu to się kurczę wytoczę i wpadnę do wody. Nie? No pewnie, że mają, jak bez silnika. No ale piękna sprawa, bardziej samemu coś takiego można zbudować, nie? Na przykład. Różne w życiu już rzeczy widziałem. Ale pływający pomost z namiotami, rewelka. Zobacz Zosia, no i znowu najgorsze przed nami. Pływamy do kanału Kula. Tamta łódka czeka? Chyba czeka, nie? No to płyniemy.
No oni ruszyli? Co? Nie rozumiem, jak coś to krzyć. Płyniemy, nie? To można dwie łódki przepływać? Tak? Ja wolę sobie poczekać. Nie, oni też czekają, nie? Zaraz, Zosia, zobacz. Ja muszę teraz utrzymać kurczę na kursie się. Nie, przecież teraz tak walnie człowiek to samo miejsce, co się wczoraj walnął. Albo przed chwilą to naprawdę ból, co nie miara jeszcze większy. Dobra, dobra, spokojnie. Lecimy. Mama gotowa w razie czego? Tak. Jeszcze ja bym sobie nie obejrzała. Jumanji. Jumanji? Masz Jumanji teraz. Dobra, cała naprzód. Może nie, na spokojnie, nie? I spokojnie, już teraz, już zaczynam wyczuwać. To jest lepiej jak było. 8,5 metra łódka. Coś tam można nią sterować. Możesz iść do mamy jak chcesz, daj. No idzie, przytrzymam Florkę, przynajmniej sobie. Nie chcesz? Dobra. Ani 1,8 metra, powiem ci, że płytki ten kanał. Głębszy. Płyciutki, naprawdę. Głębszy. No i ciśniemy. Ja teraz? Czekaj, tylko wypłynę kawałek dalej i możesz za stery siadać, dobra? Przejdę się do mamy, ok? No dawaj, już możesz siadać. No daj mi pieska. Ja tu wszystko kontroluję, spokojnie. Trzymaj kurs. Jakby za tamtą łódką, nie? Czekaj, Florę dam tu do góry. Dobra. O, niech się rozlokuje. Siadaj se, Florka. Wilku morski. O, połóż się. Nie oganiaj się od niej, bo cię ugryzie wtedy. Połóż się. Osa, no, Zosia w prawo troszkę. Widzisz, jedziemy na motorówkę. Dobrze, za mocno odbijasz z powrotem. Nie robisz takich gwałtownych, wiesz, zwrotów. Jest na razie bardzo dobrze. No jeszcze troszkę w prawo, bo już lecimy na nich. Bardzo dobrze ci idzie. Na prawą burtę, tak? Jest super.
Musisz obserwować wszystkich już z daleka. Żaglówki, które płyną i motorówki, nie? Patrz, teraz nas rzuci na fali. Trzymamy się? Weź trzymaj flora. Nie bój się, aż tak źle nie będzie. Było gorzej przedtem. Jak jest duża fala, to wtedy skręcaj w kierunku fali i ona wtedy nam wchodzi pod dziób. I nas nie buja na boki, tylko tak, przód, góra, przód. Odbij troszkę, bo na boje lecisz, widzisz? Ekstra. Dobra, jedna chwilę do mamy. A ty wiesz, co robić. Tak, jak coś to wołać. Dobra, ja będę coś widział, że jest nie tak, to sam przyjdę, nie musisz mnie wołać. Jak, proszę pani? Miejscówka? Tak, na górze nie, bo nie mam jak się oprzeć. A tu jest rewelka. Panie kapitanie! Panie kapitanie! Na lewo trochę! Ej, ona skupiona. Ale będzie, że okulary by się chyba przydały teraz. No. Dobrze, oczy, masakra. Zosia, na lewo, zobacz, widzisz boje? Pokazuj jej ręką, bo jak pójdziesz na lewo do nas, nie, widzi. Ona też musi myśleć. Tak, przechyla to samo. No, wiatr. O, to jest miejscówka. A przepłynęliśmy, no tak, bo już żeśmy zostali. Patrzę, jakby tu miał wleć w razie, jak będzie człowiek za burtą. Najlepiej wyłączyć silniki od tyłu. No jest drabinka, ale do niej może być ciężko dostać. Jedynie co cumę rzucić, nie? No. O czym mówisz? Jeszcze nie wiem, ale się dowiem. A zresztą masz internet. Zobacz, Zosia taka zadowolona. Aha, tu mi gębę wsadziła na mapie. Ona szuka chłodnego. I co, w tym momencie jesteśmy na jeziorze Niegocin. A to jest drugie co do wielkości jezioro? Nie? 14,5 metra. No ale już jest kawałek. 14 metrów głębokości. No przecież tak mijamy. Prawa burta to jest tam. Panie, nie, ja ci nie odpowiem na to pytanie. Prawa strona, zobacz sobie, to jest tam, gdzie jest łańcuch w rowerze. Nie wiem, nie masz rowera, nie masz jak zobaczyć. No nie, błagam cię, jak można nie wiedzieć, gdzie jest prawa, lewa strona? No tu jest prawa. A którą stroną mijamy czerwone? No. Nie, ja miałem czerwoną po prawej stronie, tam była zielona. To powiem ci jeszcze mało tego, że lewa, prawa, to jeszcze zielony z czerwonym masz problem. Prawda. Brak słów. I wszystko dojdziemy? Tośka! Co pyta się grzecznie? Pyta się grzecznie, wiesz, że woda wyciąga. A Zosia jest już bardzo głodna. Jak twoja nawigacja, bo nie komórka. Ja wyłączyłem. Bo miałem 18%. A jest kabelek, wziąłem twój kabelek. To sobie podłączaj. Może tam w środku masz jeszcze nawet. A to nie musisz tego, masz sam
Pod USB. A jak nie, to chodź tu. Zosia, nie chcesz posterować? Jest bardzo duże jezioro. Ty? Płyniemy prosto do Giżycka, czy idziemy sobie na przykład tam zostawić? Zobacz, tam jakieś ognisko, ktoś imprezkę ma. O, płytko, 8 metrów. No ty, to jest, nie jest ci za gorąco? Klima by ci się tu przydała, co? A ty słodkie jesz? Mówiąc, jedz banana, bo ciebie brzuch będzie bolał. Niedobrze ci będzie, jak zacznie kołysać. Lepiej zjedz banana, zobaczysz. I nie napij się wody. Ja bananów nie jadam. No tak wygląda stołówka, tak? To się rozkłada w razie czego. Zobacz, tu mogą spać dwie osoby. Tutaj mogą spać, nie wiem, jedna osoba albo też dwie. Zależy, jak to się rozkłada. No to może jedna osoba tutaj, na pewno. Czyli to już mamy trzy. No i tu co, ze cztery osoby? No tak będzie. Jest bardzo fajnie. Co tu w ogóle mamy? Co to jest? Światełko jakieś albo coś takiego. Schowki ładne wszędzie, żeby sobie jakieś graty schować. Musi być bardzo wygodnie. Co tu mamy? Aha, tu jest cały, można sobie coś ugotować, gaz ze zlewem. Jakąś herbatkę czy coś tam, lodóweczka, całkiem przyjemna również. Brak szafy, tam jest jakieś miejsce takie, ale ciuchy, no nie ma jakiejś takiej szafy. Dobra, niech sobie będzie otwarte. A tu jest magnes, żeby się nie obijały. Co my tu mamy? Tu jest cała... Ej, tu wiecie, że tu radyjko mamy? Nie. No, mamy, mamy. Gdzie? Tutaj. Fe. Co? Gaśnica, shaker, no. A ty mi się jedno poszedł ten. Tu jest jakiś stolik, nie wiem, może sobie na zewnątrz. A nie, to jak gdzieś się zacumuje. Patrz, tu jeszcze spokojnie z dwie osoby się mieszczą do spania. Widzisz to? Nie. Pod pokładem. 9 osób się wyspali. Nie no, 7. Nie, 9. Tu mogą być dzieci. Dzieci, no mogą. No i co? Najważniejsza część? Toaleta. Toaleta. To jest otwarte. Ciach, spuszcza się. No bo ja tutaj korzystałem, to jest otwarta. Tutaj jakiś schowek też pod toaletą. Słucham. Co do góry? Aha, czy oprowadzałem do góry? To otwieraj, wyjdę tędy może. Czekaj, ciężko chodzi? No trochę. Czekaj. Zaraz. Dobra, wychodzisz pierwsza? Tak, to możesz? No. No dawaj, ja dawaj. Dałabym radę. No dawaj. Ale nie, bo kamizelkę ściągnęłaś, to nie możesz wyjść. Wypuść mnie pierwszego. To ewentualnie musisz kamizelkę założyć. Ahoj! O, słoneczko wyszło. Co, prawą stroną wyspy, nie?
Ale grzeje, chodź poopalasz się trochę. Zaraz ci powiem. O, miejsce na kotwicę i na linę cumowniczą. No i miejscówka do opalania. Uuu! Jak to się nagrzało? Ja pierdzielę. Co wychodzisz? Patrz, normalnie mogę to rozbujać, nie? Ahoj, panie kapitanie. Dobrze jest. Mama! Idę zmienić mamę, niech się poopala trochę, bo słoneczko świeci. Normalnie Titanic lub Piraci z Karaibów. Titanic albo Piraci z Karaibów. Wolałbym, żeby jednak to był Piraci z Karaibów jak Titanic. Bo mama też wolałaby, żeby to byli Piraci z Karaibów, nie? Słoneczko wychodzi, idź sobie ten. Poopalaj się. Dobrze ci jest? Tak? A nie chcesz co? Który? Aha, to jest niebezpieczne miejsce oznaczone, tak? Tak sprawdzę, że to jest jeszcze coś nie będzie. Nic nie szkodzi. Mamy mapkę, zobacz. My jesteśmy. No jesteśmy gdzieś, patrz, tu przed nami, jesteśmy gdzieś tu. Tu przed nami jest ta wyspa, patrz tam. Płyniemy na wprost tej wyspy, widzisz? No. Tu wilkasy, ale wilkasami będziemy wracać. Teraz popłyniemy sobie tędy do Giżycka, a wrócimy tą stroną przez wilkasy. Okej. Patrz, tutaj można by było sobie, ale tu jest... Tu też jest kanał, jeden, drugi. Siedź tam. Wąsko dosyć. Normalnie tu można sobie w kółeczko pływać. Gdzie jest? Nie ma tu jakiejś płócizny? Nie, tutaj z tej strony wyspy nie. Właśnie będzie, tu jest, będzie głęboko. Tutaj jak zaczniemy już wpłynąć między wyspą, to jest 22 metry będzie. No to lekko na lewo odbij. 3. O tak. 2. No nie stresuj się, na lewo.
metra to tak na luzie. A nie przy krzyżu. Aha. Co jest? No są takie miejsca, no. W lewo jeszcze bardziej. Nie, nie. Ja bym tu popłynął, no. Wiesz, a jak zobaczysz, że naprawdę gdzieś się zmniejsza poniżej metra już i tak dalej, no to wtedy po prostu zwalniasz chwilę i do tyłu, nie? Musisz to kontrolować sobie. Tu sobie siedzi, komórę wzięła. Chodź, pokierujesz trochę. Chodź! Natychmiast! Zostań. Zdjęcie zdjęciem, ale film to film. O, co to? Schowałaś telefon? Tobie tu najlepiej, nie? Zosia. Nie ma to jak w kajucie, a co tam? Na łóżeczku. Na łóżeczku. Co to za różnica, czy w przyczepie kempingowej? Czy w domu, czy na łodzi. Najlepiej trolić na łóżku, nie? Łap za sak, kto tu przyszedł? Tam pójdę jakby na tamte zabudowania, dobra? Chodź tu koleżek i chodź pan, chodź. Chodź. Idziemy to tutaj zawracamy? Zosia, już się wyda, czy zawracamy? Zobaczymy. Jesteś na most. Na most? Po co? Przepłyniesz koło tego mostu. Na wejście. A ta cena to po co ci kochana? Nie iść, nie. Zosia, ty prowadzisz tą łódkę, czy co? Ale nie rób takich ruchów strasznych. No, bo urwiesz coś jeszcze. Widać, że jest wiatr, bo znosi łódkę, nie? Chyba, że Zosia tak kieruje. Daj w lewo. No to w lewo, Zosia. No tak. Jeszcze trochę. O, patrz. Czemu ty bokiem płyniesz? Daj jeszcze w lewo, Zosiu. Nie szarp, co mama przed chwilą mówiła? Taka krótka pamięć? No. Czy z tej strony mi zrób, to nie będzie mnie tak raziło może, wiesz? No trochę będzie inaczej, ale wiesz, nie będzie mnie tak... To może na wprost, nie wiem. Trzeba by chyba iść do tego. Przejąć ster, co? Chodź. Co tam? Będę mógł przejąć ster? Zosia, do środka. Niech ona mi go lepiej nie otwiera teraz, aczkolwiek. Ale oni tędy chyba nie wpływają do tego portu. Chyba od tamtej strony. Wiesz? Zobacz, że nikt tu nie wpływa, nie wypływa. Trzeba płynąć jak te rzeczówki, wiesz? No.
chyba jak tam będzie tak mało miejsca, to my nie zaparkujemy. No co Łukasz mówił, kurde, na takich falach. Nic nie porobię. Dobra, zostaw to. Patrz, tu wypływają w każdym razie, może jest jakiś ruch, wiesz. Może, jest taki, że tam kurwa się wypływa. Ale co, nawet jak w tym porcie staniemy, to gdzie tam zjesz? Chyba lepiej przez kanał i po kanału. Nie, w tym porcie to nawet mi się nie podoba. Czemu? Ja tego nie lubię. Mówisz? No, jak zwykle robię coś pierwszy raz. Ale mimo wszystko trzeba się odważyć, przepłynąć. No, kanały są ogólnie trochę wymagające. I nie powiem, żebym w żołądku nie żył lekkiego takiego stresiku, ale myślę, że damy sobie radę. A jak nie my, to kto? Zosia, to jest ten most najstarszy. On jest ręcznie opuszczany. Wiesz? To jest most w Giżycku właśnie. I tutaj auta czekają albo godzinę czasu, albo mogą objechać naokoło, albo czekają tutaj łodzie, wiadomo, jeżeli most jest zamknięty. No, jest wąsko. Udało się. 1,5 metra tylko pod nami. No, nie ma szans, żeby dwie łódki się tu minęły. Dobra. Tak? Co? Zosiu, jak chcesz coś, to musisz bliżej podejść, bo ja bardzo tutaj nie słyszę dobrze. Giżycko czy Mikołajki? Wiesz co, zobaczymy. Port wolę w Giżycku. Chociaż nie wiem, do zwiedzania jest, Mikołajki są fajniejsze. Tak? O, zaraz kaczki przejedziemy. Siedź tu, pies. No, teraz może fala narzucić trochę. No właśnie o tym mówiłem. Dlatego prędkość, jeżeli chodzi o przepływanie kanału, jest bodajże chyba 6 km na godzinę. Niektórzy oczywiście nic sobie z tego nie robią. Tacy mniej doświadczeni jak ja. No, muszą się jakoś nauczyć. Będziemy się mijać jakimś stateczkiem. No, chyba damy radę. Już jestem blisko. Odeszliśmy, po to, żeby włączyć. Za
zaraz, za chwilę, czekaj Zosia, bo ja się muszę skupić. Wycieczkowy jakiś, kumulus. Co? Patrz, wycieczkowy statek, kumulus. I zaraz nas fala trochę odrzuci. Dobra, nie było tak strasznie. Ale się chce pić. Kurczę, jak długi ten kanał jest? Nie wiem. Florka, jak tam? Siedź, siedź. Dobra, w tej chwili wpływamy na jezioro Kisajno, to jest w tym miejscu. Już jesteśmy, minęliśmy tą ostatnią wyspę tutaj po lewej stronie, czyli to jest ta wysepka. I wpływamy tu na jezioro Kisajno. Jezioro Kisajno jest połączone z jeziorem Dargin, które z tego co widzę, no też jest jednym z większych jezior. Właśnie wpłynęliśmy na to Kisajno. Patrz, tam widać, to jest tu ostatnia wysepka, właśnie piętą nadepnęłaś, tutaj po lewej stronie. A tutaj, no tam. A tam widać tutaj ten... A tu było jakieś, tu był jakiś ten... Co? Kisamek, coś takiego. Tak? No to będzie go zaraz po prawej stronie widać, jak miniemy tutaj. Aha, faktycznie, to tu gdzieś. A nie było nic widać. Zobacz, ja myślę, że popłyniemy sobie tutaj tym szlakiem, nie? I nie będziemy już wpływać na Mamry, bo to jednak za daleko kolejny kanał, nie? Tak, a nie wiadomo jak to po ciemku, nie chciałbym wracać. O której teraz jest zachód? Trzeba sprawdzić, tak sobie wyliczyć, żebyśmy jeszcze za Winnego wrócili, bo jak nie, to będziemy koczować gdzieś przy brzegu do rana. No tak, no co zrobisz? Nic nie zrobisz wtedy, przy pociemku nie wrócisz. Nie, mi się wydaje, że zaraz zawraca i wiemy, że coś zatrzymamy na zjedzenie. Żeby... Jak ja chciałem dopłynąć jeszcze tutaj tym szlakiem, albo przynajmniej tu gdzieś w to miejsce, wpłynąć w to jezioro, jakie to jest? Dobskie? A o, zawrócić tam jest ten szlak, za tą wysepką i wrócić z powrotem. A następnym razem popłyniemy sobie po prostu dalej, nie? No teraz, gdybyśmy w stronę Mikołajek nie płynęli, to byśmy spokojnie mogli sobie wypłynąć na Mamry jeszcze, nie? No ale chcieliśmy tam zobaczyć to Prażmowo. O, ja powiem, że fajnie jest ten szlak oznaczony. Też ogromne, nie? I to jest właśnie to Kisajno, łączy się z jeziorem Dargin. To jest właściwie to, co widać. O, powiem ci, że możesz nie tyle dopłynąć, bo ono jest ogromne, a my gdzieś tam daleko będziemy zawracać dopiero w drogę. Nie wiem, no na razie jest... Trzecia. No za 23. Właśnie. A na dopłynięcie potrzebujesz jeszcze te 3 godziny co najmniej. Nie, no ile tu płyniemy? Za 3 godziny? Za 3 godziny? No. A niech ci zamkną jeszcze śluzę w Giżycku? Jak już tam przepłyniemy ten kanał w Giżycku, to już jesteś, można powiedzieć, w domu, nie? Tak, no. Przecież tam też trzeba jeszcze ten... nie godzin przepłynąć. To całe. No. No mówię, nie ma co też sobie na dzisiaj dać najwięcej. Będzie gdzieś zawrócić. Mówisz? Nie dopłyniesz tam. No pewno, że nie.
trzecia godzina, trzy godziny, raz, dwa, coś tak wydaje, trzy, ale to jest 10 km w tamtą stronę. No tak ja ci mówię. Kurczę, bo chciałem jeszcze to, tamtym szlakiem zawrócić. Tam jest coś. To jest chyba tu w Starocie. Ewentualnie spróbować już nie płynąć tutaj, do końca tutaj, tylko tym szlakiem płynąć na to Dubskie i zawrócić. Nie, tutaj widać już ten, to miejsce tam. Widzisz to, co jest wysunięte? No to zaraz zetniemy w tamtą stronę, nie? Jak jeszcze chcecie coś zjeść, to możemy wracać powoli. No ale następnym razem, to jak się wybierzemy, to już musimy lecieć do końca. Ale to czego wiesz, że same wracają wraz w tą stronę? No tak. Że płyniemy pierwszy raz, a nie chcemy się też porywać z motyką na księżyc, radując teraz troszeczkę nas te otwarte przestrzenie, te większe jeziora, no jakby powodują takie motylki w brzuszku, czyli jest delikatny stresik, więc trzeba sobie to powoli dawkować wszystko, nie od razu porywać się, więc postanowiliśmy po prostu nie płynąć już dalej, tylko zawrócić na jeziorze Kisajno i wrócić z powrotem do Giżycka, przepłynąć kanał w Giżycku, postaramy się zacumować w porcie, zjeść sobie jakąś pizzę i wracamy na jezioro Jagodne. Także i tak to jest sporo kilometrów, autem nie bylibyśmy w stanie czegoś takiego w życiu zobaczyć, zwiedzić. Tak naprawdę człowiek wiele, wiele lat jeździ już po tych Mazurach i autem zjeździliśmy już wszystko. Tak naprawdę widzieliśmy dużo, ale z perspektywy jeziora widać dużo więcej, więc myślę, że teraz nastawimy się właśnie na zwiedzanie z perspektywy jezior, ale to, tak jak mówię, po troszeczkę, powoli, nie od razu Rzym zbudowano. Musimy się też jakby stopniowo do tego przyzwyczajać. Tak więc można powiedzieć, że nie dopłynęliśmy już do jeziora. No jezioro Manry, myślę, zostawimy sobie gdzieś tam rejon Węgorzewa, który przecież też zwiedzaliśmy autem, samo Węgorzewo i tak dalej. Ale te jeziorka myślę, że zostawimy sobie na przyszły rok, a może na kolejny już, na przykład jeziora gdzieś tam w okolicach Mikołajek, ponieważ tam jest bardzo dużo różnych kanałów i tak dalej, więc na pewno trzeba będzie porobić wszelkie patenty, zdobyć jakieś doświadczenie i wtedy będziemy mogli się spokojnie, już bez stresu na coś takiego porwać. Ogólnie powiem wam, że wiele, wiele lat wysiedziałem się za granicą, ale dla mnie wakacje na Mazurach jednak są takimi prawdziwymi naszymi polskimi wakacjami. Nie możesz zobaczyć, bo miejscowe mamy do, kurczę, do zacumowania. Tu jest jakiś, widać, jest ośrodek. Ośrodek, by trzeba było tam. Ale wiesz, w którym miejscu jesteśmy? Patrz, chodź ci pokażę. Czekaj, bo muszę tam patrzeć. Czekaj. Giżycko mamy z tej strony. Jeszcze jesteśmy przed kanałem. Mówiłem, że jest wpływ do tego jeziorka. Gdzieś tu. Wiesz? No i właśnie tu są, wiesz, całe jakieś takie... Tam są paraselki, więc tam przypuszczalnie by było coś do zjedzenia. Wiesz, że ja po prostu ja zostanę, Zosią, wszystko szybko wyskoczycie. Patrz, tam jest taka miejscówka, że mógłbym za tyłem pod ten, nie?
to próbuj. Podpłynąć, bardzo delikatnie. Próbuj to, spróbuj, zobaczymy. Myślę, że oni są tyłem po parku, znaczy po wszyscy podsumowani. Wszyscy tyłem, tak. Ale mamy tyłem jakieś te odboje, czy coś? No co nam się jeszcze tam ciągnie? Jakieś zielsko się złapało? Chyba tak. Ja sobie wyciągnię. Tak, zielsko. To wiesz, chodzi o co tym z tym tyłem, kurde, żeby tam gdzieś nie przywalić śrubą. Jak to wygląda? No powiem ci, że ty nie za bardzo mamy jak tyłem chyba. A nie, ma, nie możemy iść tego, za bardzo silnika wyciągać, nie? No musielibyśmy... Gdzieś tam, Dora. Wyciągnąć silnik, wiesz? Nie, nie wyciągamy tego silnika. No właśnie. W takim razie musimy przodek zabrać. Nie mamy jak, no przod... No bokiem! No nie, tu jest mało miejsca, żeby bokiem zacumować. Nie? Ewentualnie faktycznie próbować przodem, ale jak to zrobić przodem? Bokiem to nie, bo możemy gdzieś łódki uszkodzić, wiesz? Ale tak jak ci tutaj zacumowali? Jak? Tak bokiem? No. Nie zacumujemy, nie zatrzymamy się. Kładki. Ja wiem, czy nie. Co? Myślisz? Nie no, chyba nie. Myśmy czekali chwilę. Nie wiem. Nie wiem, co ile czasu oni to. Coś i zrób, gdzie ona jest? Ale w środku? A wysadziła chociaż głowę? Jedzenie czuję. Już teraz to już jesteśmy, jak będziemy po drugiej stronie. To spoko. Nie, Flora? I to jest ręcznie otwierany most. Pamiętasz? Można przyjść sobie samemu otworzyć. Udało się! Ale w tamtą stronę było trochę łatwiej, nie? Tu już trzeba kombinować. Więcej jachtów w ogóle. Zosia na paradzie, no. Tu kolejny przesmyk będzie, nie? A co oni tak tu poparkowali? Ty, to tu można sobie... Znaczy poparkowali, zacumowali. To tu można sobie zacumować iść na miasto. Lepiej jak w porcie, nie? Ja rozumiem, tylko z prawej. Z tej nie ma sensu, bo nie przejdziesz, bo jest zamknięte. Aha.
No tak. To prawda. No to ogień. Na otwarte morze. Patrzę się. Jesteś na YouTubie właśnie. Dobra, kapitan teraz sobie musi stanąć, żeby lepiej widzieć. Zobacz. Co by kurczę kraksy nie spowodować. Czyli co, na teraz na te, na whiskasy? No dobra, wilkasy. Czemu ja zawsze mówię whiskasy? Czyli na prawą burtę. O! Pływem? Mhm. Kolejni wypływają i ci w tamto miejsce parkują, wie? Mhm. No bo muszą z każdej strony nauczyć się parkować, nie? A tu parkować. Cumować. No. No i dobrze. Gdybym tak z 2 miesiące popływał, chciałbym do auta, też by nie mówić, że parkowałbym, tylko bym cumował autem, nie? Pod Biedronką. Zacumuj pod Biedronką. Ale powiem ci, chyba trzeba pomyśleć nad wakacjami. Mhm. Na żaglach. Dla mnie to są fajne. No. Ale bez Zosi, nie? Nie, bez Zosi nigdzie nie jadę. Ja pojadę. A ja nie. Chyba, że on zostawi komórkę w domu. Osa ci siedzi, nie zje ci. Nie wiedziałam. Co? Zostawisz komórkę w domu? Na wakacje? Z bólem serca, ale zostawię. No, patrz, śmieje, patrz. Zobacz, to jest faryzeusz. Zobacz, jak pan sztorcuje dzieci. Lornetkę założył. No i kolejny widzisz. Tej z powrotem, tej z powrotem. Później cumują, a nie tak jak my. Czekałaś z cumą po drugiej stronie? Ale to są chyba te. AZS. Takie, AZS miał takie czerwone i zielone bluzeczki. A tu nie mają zielone bluzeczki. Czerwono ma. A on. Pan jakieś uczuł? Nie. Wiesz co? Ja już się najadłem. No bo, takie ładne. Możemy przełożyć to na jedną, żeby było mniej miejsca zajmowało. Dobrze by to było wyrzucić gdzieś, wiecie, jeszcze, co nie? Nie. A gdzie to u faceta wyrzucisz? Nie. Mi się nie płynę u niego. Ale bajek spróbować peperoni. Bo uprzedzam, że będzie bardzo pikantne, ale możesz. Chyba, że nie jedz tego tutaj. To na końcu jest chyba pikantne. Do przodu chyba nie jest. Ja nic nie miałam pikantnego. To czerwone jest. Papryczka jakaś. I ona jest pikantna. Znaczy nie, to ja gadam, przecież tu nie jest pikantne, tu gdzieś jest. To jest to? Bo ten kawałek jest chrupiący. Ja chcę takie, jeszcze jest chrupiący. Dobra, ja sobie odsumuję. Nie, nie odsumujesz sobie, ja cię odsumuję, okay. Będę musiała wskoczyć. Tylko wiesz co? Mhm. Ja bym potrzebował tak, cofnąć troszkę do tyłu, tam. Mhm. Później się obrócić. I tu wyjechać, wy ten przodem, nie? Normalnie. Boże, to jest moja komórka, żeby ci do wody nie wpadła.
Czekaj, aparaty, nie aparaty. To wziąć mam? Nie. Niepotrzebne ci to będzie, zobaczysz. Telefon ci dzwoni. No kto może dzwonić do ciebie? Mamusia. Nie, ty mobile. Panie, cycki ci widać. Jak ja mam taki film na YouTubie później puścić? Co? Dobra. Słuchaj, nie odpychaj ani przodu, ani tyłu. Dobra? Tylko odsumuj przód, tył i wskocz po prostu na łódkę. Już dalej nie chcę. Dobra, opuszczamy silnik. Może nie od razu tak nisko. Rzuć ją sobie na razie. Musisz z tą drugą bardziej tak, żeby gdzieś się nie zaczepiła, wiesz, w silnik, nie? A już masz. No, prosto na psa. Oj, Flora, ty jesteś biedna dzisiaj. Jak to tam stoi? Zostaw na razie, poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No właśnie tak mówię, żebyś nie robiła, bo się zaczepi w silnik i będzie mieć po jeździe. I nic nie rób, wejdź po prostu. Osiem łabędzi. Nie odpychaj jej ani nic. Czekaj, nie wyjdzie. No ty chyba jaja sobie robisz. Dawaj, dawaj. No, ja pierdzielę, powiem ci, że ja coś jest... Dawaj szybko. Już. Tragedia, tragedia jakaś. Oj Boże. Kapitan jest tylko jeden. Nic nie musisz robić. Nie? Nie. Obniżamy. No i dobra. A gdzie to była? Tu, tutaj. Tamtą też możesz ściągnąć już, nie? Nic nie zapomnieliśmy? Stolik właściwie można zaraz schować. Czekaj, ja idę to schować. Dobrze. Sumowanie trochę gorzej poszło, ale... Odsumowanie lepiej. Następnym razem będzie dobrze. Ile? 1,1 metra głębokości. Płytko tutaj było. Bardzo płytki port. Jezu, ja nie wiem, czego mam takie wrażenie, że jak ruszamy, to powinienem pasy zapiąć. No patrz, jeszcze ta osa kolejna. No, z pełnym brzuszkiem lepiej, co? To wiesz, że jak wczoraj Nicole, ten turyst, była ta osa. Ta? No, w palcach. A gdzie jest ten aparat? I musiała trzymać cebulę. Nicole nie jest. No to faktycznie. Czekaj, bo mamy, kurczę, co to? Jacht na kursie kolizyjnym? Tak. No, zaraz odbiją tu na prawo. Za nie jest dobrze, 2,5 metra już. Gdzie wariaty trzymają? No dobra, dajmy radę. Oh. Pojedli? Do wody jeszcze się wchodzisz? No, pewnie. 6 godzina. Ale fajna nazwa, Pasja. Tam stoi puścina. Mnie się najbardziej podoba, mam plan. Chcę
Te nazwy to niektóre są zarąbiste. Patrz, Giżycko. A pizza w Wilkasach całkiem smaczna, powiem. Taka prosta, zwykła. A to jest ten statek, co nas zmieniał, zobacz. On tutaj wypływa. Tak? To stąd wycieczkuje się. Nic nie sprzedali, bo ma jakąś nową wpłatę. Ale nie wiem, czekaj. Może w końcu orwa przyszła. Ile? Sprzedałeś przedmiot. Jaki? W jaki sposób? Jakby mamy przecież zaznaczone... Nowa wpłata od kupującego? Nie, bo sprawdzaj to. Wiesz, że jest kamera opłączona. Tak? No. No dobra. No i jest ekstra. Dobra, czekaj. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. No to płyniemy na prawą burtę. Pastwa? W jaki sposób ten kupujący mógł kupić, jakby nawet zaznaczone, że urlop jest? Może mógł kupić, a może po urlopie dopiero mamy wysyłkę. A, bo oni wiedzieli przecież, bo to jest ten, co dzwonił. Ja mówiłem, że jesteśmy na urlopie. Może go kupili po prostu. A wyślemy im, wiesz, w następnym tygodniu, nie? Zadzwoni się i powiesz przecież. Na pewno tak było. Ale to aż dziwne jest. Właśnie nie wiem, jak to działa, bo ja napisałam, że jesteśmy na urlopie, jest zaznaczone. Ale to nie, czy w tym czasie może ktoś kupić? Możliwe, że może kupić. O, to jest tutaj, co Łukasz kiedyś chyba był na wakacjach, nie? Zobaczcie. Możliwe. Te schodki, co tak na dół schodzą. Myśmy tam tak zaglądali kiedyś, tam takie, tak. Taka stroma, taka skarpa. A bo już jak miała na plażę chodzić po takich schodach tutaj z powrotem. No. Z tym psem. A z psem, jeszcze z psem. O, zaraz na szlak wpływamy. No jak szlak? No są szlaki tutaj żeglugowe. Między tymi bojami, jak płyniemy, zobacz tutaj, to płyniemy przez szlak. I tam jest najbezpieczniej, bo wtedy tam nie mamy żadnych, wiesz, przeszkód. Te czerwone kropki to są moje. Czerwone? Być to być może. No na razie jeszcze mamy kawałek, żeby dopłynąć. Na razie płyniemy tak z boku trochę. Tu jesteśmy. Żeby do szlaku płynąć, to musimy jeszcze odbić tam trochę. A zadzwonisz do niego? Ale chyba nie teraz. Dzień, to zapomnisz. No to mi przypomnisz. No ale powiem ci dobrze, jakbyśmy jeszcze tam dalej popłynęli, to nie wiem, na którą my byśmy wrócili. Po ciemku chyba. Jednak to jest kupę kilometrów. To autem by nam też zajęło to, kurczę, pół dnia, nie? No, tak się wydaje, ale to jednak jest. To lepiej się prowadzi jak auto, co? Kochanie. Spokojniej. Idziemy z Osia tam zobaczyć? Co? Czy czego niczego nie masz? Nie ma tych prawa drogowego. Ale jest wodne. Tu też są prawa, znaki, przepisy. A co ty myślałaś? Zobacz, ona myślała, że to tak ciach i se można pływać. Idziemy? Na dziób? Ale ty nie masz kamizelki. Ale no to zakładaj. Tutaj musisz patrzeć, widzisz, na mapce? Tak, musisz się zmieścić tak między tym przesmykiem, nie? Ale tu jestem. No tu jesteś. No bo tak, zaraz płyniesz na szlak i już szlakiem popłyniesz, nie? Aha, pies jest koło ciebie. Oj, ona to odchoruje, nie?
No to trochę w prawo może po. Chociaż nie, bo płyniesz na szlak. Tak trochę. Nie mogę w prawo, bo tam są te takie punkty te, wiesz. Tak? A jak poniżej jednego zejdziesz, to po prostu weź silnik, daj na luz. Wiesz jak, nie? Ale ciśniemy do przodu. Mama za sterami. To każdy dzisiaj poprowadził trochę, co? Wejdziesz? O, dobra. Masz, tu sobie stań, nie bój, ja cię przytrzymam. Zobacz. Co? Jak? Co? Coś jakbym była na nim. Jakbyś teraz stała na Titaniku, nie? Nie, piraci z Karaibów. Piraci z Karaibów? No bo ten, bo Sparrow był nad tym chyba. Ktoś był ustawiony nad, właśnie nad tym. Aha! Na dziobie. No. I co, i chcieli go zrzucić? Co ty powiesz? Trzymam cię. Dobrze to zapięłaś? Tak. A nagrywasz? No. A co? A nic. A mam nie nagrywać? No trytytka jakaś, coś tu było zaczepione. No coś takiego. Sprzątasz? Co to, mrówki? No nie. Spadają z nieba normalnie. Nie no. Mrówki na, kurczę, na środku jeziora? Dobra, daj mi już spokój. Zosia! Fajnie. Fajnie, nie? O, dzisiaj to człowiek odpoczął, co? No chyba powinniśmy w tamtej stronie, nie? Tak, tylko wpływamy na szlak tutaj. Widzisz, to są te boje. Widzisz? Czerwona, zielona. I tam się za chwilę zaczyna te płynąc bogacze. Z południa na północ, bojki mijamy prawą stroną burty, a z, te czerwone, nie? A z północy na południe mijamy je z lewej strony. Czyli zielone są z prawej strony burty. Czy jakoś tak. Dowiemy się niedługo. Co? Cały się prawie zmył, no widzisz. Może tylko miał na wakacje wystarczyć. Ja sobie zaraz przyjadę i poprawiam go czarną farbą. A już tam. A w domu? Nie, tu. Mam tu farbę. Mhm. Mam tu farbę, to się ciężko zmazuje na skórze. Zobacz, jak daleko Giżycko już zostało w tyle. A Wilkasy? Jak ta pizza w Wilkasach? Tak. Dobra, no. A która pizza nie jest dobra, nie? Wszystkie. A nie mamy lornetki, bo byśmy zobaczyli, jaki to jest numer. No to idź i przeczytam jakiś to numer. Tylko uważaj, nie? Chodź, ja ci tutaj będę. No ja wiem, że dasz radę, ale. Zauważyliśmy, że są porozmieszczane takie tratwy ratunkowe. W razie jakiejś, nie wiem, awarii łodzi, w razie czego można, są takie punkty, do których można się w jakiś tam sposób dostać i chyba wezwać pomocy, i one są zaznaczone numerami. Ewentualnie można zawsze zadzwonić i zgłosić, że znajdujemy się w obrębie takiej tratwy. No na łodzi na przykład będziemy mieli. No jak się utopi, to nie wiem, może tam jest. Zobacz, jaki tam jest numer. Masz lepsze oczy od moich.
daleko. Bo zaraz nas szybsza łódka wyprzedzi i dostaniemy falę. O Boże, trzeba będzie się trzymać. Co? Gdzie? Z przodu i z tyłu będziecie wyprzedzał. Nie, ten z tyłu to nie statek. O, też statek. Nie taki... Nie, coś. Wan. Wan. No i rej. On jest padały. Stąd on ci będzie. Co? Odczepiłam coś takiego od mojego. Ja bym ci radził się trzymać. Tu tego, patrz. Zaraz będzie fala. Zobaczymy, co mama zrobi. Ja wiem, co robić. A może nie będzie taka mocna. I z dwóch stron będą fale. Papa jest. Anna Maria. Nie tu masz się trzymać, tylko tu. Będzie kołosało na boki. Ja z tym mostem. A może nie będzie tak źle. Oho. Nie, dobra, nie będzie tak źle, będzie tak źle. Nie będzie tak źle? Mówię, że będzie źle. Ale całkiem dobrze, żeśmy je wzięli, bo przodem, wiesz? Myślę, że ten może gorszą falę zrobić. Aczkolwiek na razie poszło dobrze, nie? Bywały dzisiaj gorsze fale. No tak, zobacz, nie masz przy sobie komórki, tak? To jak masz zadzwonić? No nie masz zadzwonić, bo to masz pomarańczową koszulkę. Ale tam dali numer telefonu. No tam dali numer telefonu, no ale to postarasz się ewentualnie dopłynąć w tamto miejsce. Chyba, że masz bliżej do brzegu, zobacz. Ja bym wolał do brzegu płynąć. Chyba, że będzie taki silny wiatr od brzegu, że nie będziesz w stanie dopłynąć do brzegu, to lepiej w tamtą stronę z wiatrem, nie? Masz pomarańczową kamizelkę, masz gwizdek, zaraz by ktoś do ciebie podpłynął, nie? Chyba, że byłaby noc, no to trochę ciężka sprawa. No, nocy... I trzeba co wtedy przetrwać jakoś, nie? Całą noc. Wyobrażasz to sobie? Całą noc w wodzie? No ja też sobie nie wyobrażam. Dlatego w nocy się nie powinno. No. Dlatego są też elementy odblaskowe. Żeby cię helikopterem zaraz szukali. Widzisz? Szybko... helikoptera zobaczy ten. Zobaczy. Właśnie dowiedz, że zobaczy, nawet w nocy. Nie, ja nic go nie zobaczę. Przez ten odblask. Wiesz? Teraz mniej jest tych. Teraz mniej. Co? Jak to jest zobaczyć? Żeglówek. Żaglówek. Jest teraz mniej. Łódek, żaglówek. Zobacz, te, które mają. Ten maszt tutaj, to są żaglówki, nie? A te, które nie mają, tak jak ta tutaj, to jest łódź motorowa. Tata, najlepsze. Jeśli mam pogłówkować, ktoś mówi pogłówkuj teraz, to się robi coś takiego. Główkuję. Pogłówkowałam. A coś mądrzejszego wygłówkujesz? Nie. No właśnie. Jeśli mam pogłówkować, pogłówkowałam. Oj, Sofii. To zaraz się będzie odgrywał mecz. Ale czego wolisz, badminton czy piłka? Chyba wolę siatkówkę. Okay. Jak badmintona. A ja nie umiem w siatkówce. No, jesteś jeszcze mała, nauczysz. Nie, to mnie nie uczy. Ja tylko umiem za mocno ten rzut. Ten, odbić, znaczy nie odbić, tylko rzucić, no, nie rzucam i tak, mach i za daleko rzucę tą blokę.
Pięknie jest. O co chodzi z tymi flamingami? Wszędzie są, na całych Mazurach, nie? Ale już chyba od tamtego roku. Dajcie spokój. Ale patrz, można by cię było pociągać na takim flamingu, nie? Ja bym się bawiła. No jest fajny. No super. Kupcie mi flaming albo jednorożce. I co jeszcze? Flaming lub jednorożce. Ale co? Co, nie widzisz czy co? Co? Nie widzisz dobrze czy co? Czy co? Mówię, nie widzisz czy co? A nic, jejku. Czy co, ale, czy co, ale? Coś to zwariować można. Głuche to, czy co? Włączamy tutaj? No jak wieczorem płyniesz? Włączamy. Nie ruszaj. Nie wiem, gdzie to się włącza. Coś ta mama tak zwolniła, że wszyscy nas, zobacz, wyprzedzają teraz. Weźże jedź. No weźże płyń. Co to ma być za pływanie? Nic nie przyspieszyłaś. No to daj kawałeczek za. O, teraz będzie dobrze. Ależ to się boi gazu wcisnąć. Bo ona nie lubi, mama nie lubi hałasu. Mamy z tyłu. Jest Flora? Tam pod nogami siedzi u kapitana. Co, jak weźmiesz na odwrót tą lornetkę, to daleko masz do mnie, nie? Widzisz, jaką mama długą łódź, za to nie łapiemy. Dobra, lepiej patrz pod nogi. Ja mam tu też oko. Tu masz jedno oko. To jest to. Mhm. Nie wpadnij we swoją pułapkę. Może zamkniemy to już, co? No i to możesz nawet stanąć teraz. Ja jesteś jeszcze dalej. Ale teraz już. Ty jedna robię. Pięknie między tymi bojami przepłynęłaś, Zosia. Jak tam głębokość? Dobra, 11. 7,6 metrów. Tutaj jest, nie? 11,6. Gdzie się zmienia? Od pierwszego do drugiego. No zmienia się, bo dno nie jest płaskie, tylko są różne pagórki, górki. Jak w górach. Będę się popływać, jak jest ciepła. No za godzinę będziemy, to popływasz. Jak za godzinę będę? Normalnie. My jeszcze płyniemy na chwilę do naszego miejsca. Nie. No tu zaraz sumujemy. Tutaj. No i patrz, Zosia sama zrobiła zwrot. Widzisz, jak ładnie ominęłaś boje? Prawą burtą? To jaka poważna. Co to ci zaraz jakieś kurde na wchodziły jakieś mrówki? One spadają z góry. Bo już może trzeba było ją postawić na cały dzień, to by jej się tak nie nudziło, nie? Raz by przez kanał przepłynęła, spory by narobiła i już by było elegancko, już byś umiała.
trochę. Albo nawet do cumowania my byśmy z mamą wyskoczyli. Ja ci powiem, że ja bym, bo on tam mówi, że minimum dwie osoby potrzebne do cumowania. Ja bym to sam zapsumował bez problemu, nie? Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze ci minął dzień. To musiałem ci 10 razy telefon zabierać, tak? Nie, 10 razy. Tylko raz. No musiała przez to być awantura? Nie. No właśnie, też mi się wydaje, że nie musiała. Zobacz, wyspa ratownicza. Muszę kiedyś podpłynąć tam i zobaczyć, czy tam można pomoc wezwać, jak już się jest tam na tym. Ale patrz, to jest tego płotu całego, nie widać z drogi. Tego nie. Ani tego, ani tego. Nie. A to jest port. Znaczy nie, to nie jest port. To jest napisane port Bogaczewo. Aha, chyba, że tak. Jest napisane port Bogaczewo i masz to oświetlenie wieczorem, wiesz? No. Nie wiem, jak do niego dopłynąć, ale tu nie, też by coś zjadł. To jest tam, gdzie jest ta rybaczówka. Nie wydaje mi się. Nie. To. Nie. A może. Może się tak rozbudowało, nie? Zmniejszyliśmy sobie prędkość na minimalną. I trzymaj teraz kurs. Dobra? A my naszykujemy cumy. Mama weźmie bosak. Dobra. Na razie siedź na sterze spokojnie. Prowadź tak, żebyś miała, tak jakby, żebyś zrobiła lekki zwrot za lewym, lewą boją, znaczy tą zieloną boją, nie? Wtedy na lewo. Spokojnie, bez stresu. Bosaczka naszykujemy. To jest jeszcze tam dalej, nie? Kto to tak poplątał w ogóle? Nawet się nie patrz. Nie, ja. Przecież ja nie dotykałem tych lin. Tak? No, z boku tam jest rowerek zielony stoi, nie? Nie, to jest ta następna. Tak, no to mówię, następna. Zosia, lekko na lewą burtę. Możesz troszeczkę gazu dodać. Wypchnij do przodu. Nic nie ruszaj, tylko delikatnie pchaj. No już dała. Nie, jeszcze. To jeszcze troszkę. Usłyszysz. Tam jak te kreseczki, o. No. Dobrze, nie bój się. Ja zaraz przejmę stery, spokojnie. Wszystko jest naszykowane, bosak masz tutaj. Dobra. Czy ty byś chciała podpłynąć? Nie. Nie? Nie. Tam jeszcze troszeczkę, tak, o, na prosto. Jeszcze lekko na prawo, zobacz, tu płynie łódeczka i wtedy ją ominiemy. Daj na prawą burtę. I tak to będziemy kończyć.
naszą pierwszą przygodę z żeglowaniem, co? Piracką. Piracką. Dobrze, lekko na lewo teraz. Światła mają? Babcia. Na lewą burtę troszkę. Co, babcia prowadzi? Babcia. Za tej babcia. A, babcia się nazywa. Za mocno. Nie, dobrze, bardzo dobrze. Dobra, teraz byś musiała mnie zmienić. Musiałabym cię zmienić. Dziękuję. Wszystko jest ok. Dobra. Ja się prostuję. O mój Boże. No. Zdaje się nie opaliła. Co tam za łuna? To nie jest mgła. To jest ten z jakiegoś domku pali. Ty, ale fajnie wygląda. Ty to widzisz, jak to wygląda? Co się dzieje? Wszystko gra? Nie, 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 bolą. Palce już świeci. Trzecie nasze cumowanie dzisiaj. Nie, raz. Dwa. Chyba trzecie, nie? Trzecie. Gdzie cumowaliśmy? Nie, w Kozinie. W tym, no. Gdzie jeszcze? W Giżycku na pewno. Nie, w Giżycku nie cumowaliśmy. Ha, nie, w tym. Wilkasa. Wy spokojnie. Wilkasa. W Wilkasach. Na pizzy. Spokojnie, ja sobie dam wstecz, jak będzie taka potrzeba. A ten pan cały dzień tak robi? No, a to ten sam? No. Na to wygląda. Tam tak mało miejsca było? Co? Przestań. Spokojnie, spokojnie. Co z tego wylewa się? Paliwo? Woda, nie, nie paliwo. Co to tak zaczęło trabujać? Spokojnie już ją mamy. Ona jest już na luzie, ja już nic nie robię. Odpychaj, odpychaj. Dobrze. Teraz ją pozwól jej się zbliżyć i wyrzuć cumy. No nie, nie odpychaj, bo zaraz za chwilę wyrzuć już cumy. Ciach. No i teraz postaraj się. Czekaj. Tak? Mhm. To odpinamy. Nie, dziękuję, naprawdę. Nauka idzie nam całkiem dobrze. A to odpiąć? Możesz, ja już popatrz. Pomagam mamie, też wychodzę. Musimy sobie sami radzić. Jak się wpływało? Super. Daleko państwo byli? Powiem szczerze, no tutaj do końca, do jeziora, znaczy do końca, nie wpływaliśmy do kanału, do jeziora. Szymonowskie? Nie, nie wiem, jak ono się tam nazywało. A później z powrotem wróciliśmy, przepłynęliśmy przez kanał w Giżycku. Później tam mieliśmy
No wiadomo, tu przez cały Niegocin. Tam mieliśmy do... Kurczę. Teraz to nie pamiętam, na mapie to Mądry byłem, które to jeziora. Do Kisajnu. Ale jeszcze dalej, za Kisajnem. Dargin. Jak? Na kawałek Dargina. Jak? Dar? Dargin. No i później tam żeśmy zawrócili, bo nie chcieliśmy, żeby nas noc zastała. Wiążesz? No kurczę, 10 godzin, trochę się popływali, ale nie spieszyliśmy się, jeszcze byliśmy sobie coś zjeść. Ale dopiero tu, w Wilkasach. W Wilkasach na powrocie, no. Dobra, ja już gaszę silnik. Tak, tak, zaraz spokojnie, ja muszę tak, najpierw lekko. No uczysz się. No i super. Tylko tam musimy... Możesz wyjść z psem, Zosia? Możesz psa wypuścić, to będzie mu dobrze. Tak. Czekaj. Patryk, weź, bo ja mam na rękę. Ja muszę tamten, bo tam jak zwykle dałeś weź za blisko. Weź psa, bo mnie ręka boli, nie wyciągnę go. Coś ty lubisz, ręka boli. O, jest. Sama se dojdę. Dobra. Na ziemi. Sama se dojdzie. Trzymaj. Trzymaj, Zosia, bo...